Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Matt, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher wersji 0.36, czyli w nowym update'cie. Jak mówiłem poprzednio, żeby dostać się tam musimy najeść, sprawić, żeby ten kotek się, bo tak duży kotek się najadł, bo źle mu już 3 kury zmarnowałem. Czemu nie chcesz jeść, drogi kolego? Gdzie mu trzeba wystrzelić, żeby zjadł? Skończyły mi się kury. Jejku, nie wiem totalnie, co się stało. Czemu nagle nie chce jeść kur? Może po prostu jest już pełne? Dziwne. Wrócimy tu za sekundę dosłownie. Ciekawe. No nie wiem, co może być powodem, dlaczego ten kotek nie chce wybuchać. Totalnie nie wiem. Może trzeba zebrać jakieś jeszcze kury. Małe kurczaczki też się przydadzą. Nie siada to jak mam? Ale tutaj tak centralnie? Nie, trochę niżej. Nie, trochę wyżej. Też nie. Tamta kura chyba przepadła. Chodź, 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 chodź. No i ona już też przepadła. No nie mam bladego pojęcia. Dlaczego ona nie chce być na, nie chce się być nakarmiony ten tabi gordeł? O, widzę, że stary wbiły. Chodźcie, chodźcie. No i po sprawie. Totalnie nie wiem, co ten tabi. Mój dobry koleżka. Nie tak. Nie tak. Nie tak. Nie wiem, czemu nie chcesz wybuchać. Chciałbym wiedzieć. No nic. Spróbuję sprawić wybuch, tymczasem malusieńka przerwa. Wracamy do Slime Ranchera, musiałem przyłączyć sobie konto, ponieważ tamto nie chciało działać. I moi drodzy, tak właśnie wygląda przejście stamtąd, tutaj, czyli na Wyspę Pierścienia, tak to sobie nazwę, widzicie, też mam jakieś kręgi. Tutaj mamy nic, nic tu nie mamy, idziemy sobie dalej. Co my tu, co to jest? A, to są ptaki po prostu. Co my tu mamy? Mamy jakieś warzywka, to chyba są marcheweczki. Woda, żeby tu się mogły... Pudy, slimy, rock slimy, pluskać. Tu jakieś drzewko. Tutaj nic konkretnego. Jakieś przejście wodne. Coś chyba się nad nami spawni. Pudy, slime kolejne. A my jesteśmy już tutaj. O, ciekawe to. Stąd chyba wyskakują slimy, mi się o ile dobrze pamiętam. Są jakieś kurki. Zwykła kura. Tu nic, jak zwykle, nic, będą rzeczy nowe, widzę tu kawałek mostu, więc tu będą nowe rzeczy. Miejmy nadzieję. Możemy wyjść wyżej, o proszę. Tego nie wiedziałem. Kotki. Którędy by tu? To jest jakieś coś, tutaj jest jakiś taki coś. W sumie jakby nie jakieś ważne, bo... spróbujemy się, nie wydostaniemy się, tak? Tędy. Jak wyskoczyły. Tutaj do góry.
Tutaj nic ciekawego nie ma. Mamy kolejne schodki. Rock slime, ale papa. Okej, całkiem spoko. Teraz sobie wyjść tutaj. Tam musimy się za chwilę dostać. Poczekamy, aż nam się... Widoczki są ładne. O, załaduje energię. Hops. Jesteśmy. Leć chmury już tutaj. Tak wysoko jesteśmy. Tutaj możemy wyskoczyć. Tak zgaduję. I tutaj. Ojej, zawiesiłem się? Nie, dobra. I tutaj, i tutaj. Okej, mam tylko 1% energii w jetpacku, więc chwilę poczekamy. Mogę być jeszcze tu. Wyżej się już chyba nie da. Tak więc to jest max, na jaki mogę wyjść. Tutaj mamy oczywiście to rozszerzenie do naszej ekspansji, do naszej farmy. Tam widzimy, w tle jest Moss Blanket. No zresztą przeniesiemy się do Moss Blanketu, bo tam też były małe update'y. Tak więc też się tam przejedziemy. Zgubiłem coś? Chyba nic nie zgubiłem. Tak by wyglądała ta wysepka. No w sumie to tak by to wyglądało. Do wody, żebyśmy nie stracili na wiele na życiu. Gdzieś tam był chyba nasz teleporter. Taka w sumie dobra wysepka dla początkujących. Dużo rzeczy tutaj jest. Gdyby ktoś zaczynał z gierką, to warto nakarmić, znaleźć te kurczaczki i nakarmić tego Gordo. O ile wam wybuchnie, bo mnie nie chciał w końcu wybuchnąć. Okej, 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 gdzie jest to tutaj? Nie, to nie tu. To tu. I lecimy. Czekamy, aż się naduje. Dobra. Tędy raczej nie przejdziemy, bo nie ma... A nie, mamy klucz. A, jesteśmy na tym drugim kącie, więc mamy klucz. Więc możemy tu przejść spokojnie. No tak. Powoli sobie tu przejdziemy. Biorąc uwagę na te feralne largosy. I jesteśmy już tutaj. I zbliżamy się do blanketu. Powoli, lecz skutecznie. Gdyż podobno też było jakieś lekkie ulepszenie na właśnie blankecie. Też sobie go obejrzymy. Jeszcze raz do pewności, czy coś wielkiego się zmieniło. Żeby dopełnić odcinek, powiedzmy, drugi odcinek aktualizacyjny. To do aktualizacji. Update'owy odcineczek. Zobaczmy. Ja tam wielkiej różnicy nie widzę, może tam dalej coś. Popatrzmy. Chyba musiałbym obejrzeć sobie obrazek, jak wyglądało to po update'cie tuż po tamtym update'cie. Żeby móc stwierdzić, czy cokolwiek się zmieniło na lepsze, tudzież gorsze. Woda zawsze na propsie. Przyda się, przyda się, przyda się. No dawaj, dawaj. I jest. Co to, kura? Nie, chyba się nic wielkiego ważnego nie zmieniło tutaj. Przejście na drugą stronę. Tutaj coś się wielkiego zmieniło? Możliwe, że było jakieś leciutkie ulepszenia graficzne. Ale niewielkie. Nic wielkiego tu nie widzę. Okej. Próbujemy się tam dostać? Nie, nie ma sensu, bo jeszcze stracimy. Zresztą i tak przy sobie nic nie mamy. W najgorszym wypadku wrócimy do siebie. Oj, nie zdołamy. Wyżej się nie podniesie.
O, zabawna sprawa. To poczekamy sekundę i będziemy mogli od razu wkroczyć tam. To taki mała widać ekspansja. Rozszerzonko, dobra. Tędy. O, to jakiś pieniek. Mogę coś zrobić? Tylko podlecieć. A, fajnie tutaj w sumie. U góry nie byłem ani razu. Z górnej strony, z górniej, górnej. Nieważne. Podobno na tej wysepce niedługo ma się coś dziać. Próbowałem się gdzieś na nią dostać, da się. Gdyby ktoś był ciekawy, da się. Tylko trzeba kombinować ostro. Gdzieś cokolwiek z tego drzewa trzeba skakać, żeby tam... oczywiście oszczędzając na maksa... backpacka... się dostać. Widzę, że zlikwidowali tutaj to przejście, które było. No cóż. Jak ktoś mówił siebie. Czasem zapomniałem, chyba o niczym nie zapomniałem, tak by wyglądało. No i widzicie. Widzę, że nowy update wyczyścił mi konto, to drugie. Jest czyściusieńkie, nie mam w nim nic. Fajnie. Totalnie nic na nim nie mam. No to dzięki gro, dzięki gro. No ale na szczęście mamy to pierwsze, które nadal działa. Tak więc dziękuję wam za obejrzenie, zapraszam do kolejnego odcinka z Lime Ranchera. Następny odcinek to prawdopodobnie będą następne odcinki, to będą z serii kombinujemy, zostały nam 4, łącznie z nowym Crystal Slime'em, no i coś tam się ewentualnie jeszcze wymyśli. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, hej!